Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj wyjątkowa rzecz na naszym kanale. Pierwsza rozmowa na kanale Szkoły Akwinaty. Rozmowa z panią Ewą Niewczas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W wieki wieku. Amen. Witam serdecznie. Pani Ewa Niewczas jest autorką tekstów w pewnym bardzo dobrym katolickim czasopiśmie, mianowicie w naszym Zawsze Wierni. Artykuły poruszają tematy kobiecości, macierzyństwa i tym również pani Ewa zajmuje się na Instagramie, na koncie Ewa Niewczasowa. Bardzo zachęcam do czytania tych wpisów, oglądania tych zdjęć. Są to bardzo wartościowe materiały, a my dzisiaj będziemy rozmawiali o bardzo kontrowersyjnym temacie tak naprawdę, to znaczy o kwestii strojów, przede wszystkim dzisiaj o strojach kobiecych, a szczególnie o kwestii noszenia przez kobiety spodni. A więc myślę, że będzie dosyć kontrowersyjnie i dosyć ciekawie. Punktem wyjścia dla naszej dzisiejszej rozmowy, tym co ją sprowokowało, jest to, co się dzieje w naszej szkole, to znaczy kwestia mundurków. W naszej szkole mamy obowiązkowe mundurki. W szkole strój jest bardzo jasno uregulowany, natomiast również w trakcie na przykład wycieczek szkolnych wciąż jeszcze mamy pewien dress code, który obowiązuje uczniów i uczennice. I o ile w przypadku chłopców, pomimo tego, że również jest on precyzyjnie ustanowiony, nie wzbudza on praktycznie żadnych kontrowersji. Chłopcy nie mogą nosić na przykład krótkich spodenek, które nie zasłaniają kolan. Są to pewne konkretne ograniczenia i nie wzbudza to jakichś wielkich kontrowersji. Natomiast w przypadku dziewcząt od samego początku zauważyłem, że jest to temat znacznie trudniejszy. Miałem okazję i bardzo się z tego cieszę z kilkoma naszymi uczennicami ostatnio na ten temat dłużej porozmawiać. Dłużej i mam wrażenie, że naprawdę szczerze też one mi powiedziały, co na ten temat myślą i to mnie sprowokowało do tego, żeby porozmawiać o tym właśnie dosyć szczegółowo właśnie z kimś, kto patrzy na to z zupełnie innej perspektywy. Mam wrażenie właśnie po tej rozmowie, że dla kobiet jest to temat wyjątkowo wrażliwy, wyjątkowo osobisty. I dla mnie to faktycznie zupełnie nie było oczywiste. To znaczy dla mnie strój jest kwestią tak bardzo powierzchowną, że taki przepis, że trzeba się ubrać w ten i w ten sposób, on z mojego punktu widzenia zupełnie nie jest trudny. No trzeba, dobra, no to się ubieram i tyle. Myślę, że jest to typowo męski punkt widzenia, jeśli chodzi o kwestie strojów. Tak mi się wydaje. To znaczy dla mnie jest on naturalny i mam wrażenie, że w przypadku właśnie naszych chłopców w szkole również nie wzbudza to jakichś wielkich kontrowersji. Tam jest najwyżej problem z tym, żeby zachować porządek w mundurku, czyli żeby założyć ten krawat i schować koszulę w spodnie. To są rzeczy regularnie trudne, ale to są rzeczy bardzo takie no, raczej wynikające z jakiegoś tam niechlujstwa, a nie z tego, że właśnie ten strój jest jakiś bardzo istotny. Natomiast właśnie w tej rozmowie zauważyłem, że dla dziewcząt próba przypisania, przepisania im jakiegoś stroju jest odebrana jako praktycznie atak na takie bardzo wewnętrzne, intymne prawie że życie. I to było dla mnie szokujące odkrycie, coś dla mnie zupełnie nowego. I chciałbym, żeby pani nam coś na ten temat powiedziała, to znaczy czy moja obserwacja jest słuszna i być może mogłaby pani nam powiedzieć też o swoich osobistych doświadczeniach, jeśli chodzi o tradycyjne stroje kobiece, no bo dziewczyny w trakcie naszych wycieczek, sobie nie powiedziałem tego, to jest istotne, noszą praktycznie zawsze spódnice. Mogą założyć spodnie nawet na jakiejś wycieczce, tylko wtedy, gdy jest to jakoś koniecznie potrzebne, gdy idziemy w góry, gdy jeździmy konno, gdy jest to faktycznie jakąś konkretną potrzebą spowodowane. Natomiast normalnie, gdy jesteśmy i gdzieś tam jesteśmy przy ognisku, sobie idziemy przez park narodowy,
takiej sytuacji nasz dress code przewiduje dla dziewcząt spódnice. Jak powiedziałem, dla chłopców też jest przewidziany stój, ale właśnie wzbudza on tutaj większe kontrowersje. Swoją drogą wspomniałem na początku o Instagramie, także na naszym Instagramie można właśnie zobaczyć zdjęcia z tej wycieczki, o której mówię, na Aquilato do kwadratu. To jest nasz szkolny Instagram, ale koniec reklam na chwilę obecną. Także przepraszam, wracam do mojego pytania. Jak pani to odebrała i czy moja obserwacja jest słuszna? Myślę, że tak, że jest jak najbardziej słuszna, ponieważ dla młodych osób, szczególnie dla młodych kobiet, strój jest bardzo ważny. Jest takim sposobem wyrażania siebie, jest kwestią bardzo indywidualną, ale jest też taką chęcią podążania za modą. A jednak nie oszukujmy się, szkolne mundurki, szkolny strój, taki schludny, czysty, jasne zasady są co do niego, są dalekie od tego, co proponuje dzisiejsza moda. Czyli nawet jeżeli moda promuje sukienki, spódnice, to są one inne niż taki strój, jakbyśmy powiedzieli, no, przystający młodej dziewczynie. I bardzo często są to spodnie. I spodnie są dzisiaj najczęściej takim pierwszym wyborem i młodych kobiet, i starszych też. Nie ma się co dziwić młodym dziewczętom, że są zbuntowane przeciwko spódnicom i sukienkom i przeciwko mundurkom przede wszystkim, dlatego że jesteśmy wychowywane przez mamy, babcie, które już od kilku pokoleń taki codzienny strój wybierają właśnie spodnie. Spodnie na co dzień, spodnie do pracy, a sukienka jest zarezerwowana na jakieś wielkie wyjścia, nie wiem, do kościoła, do teatru, na jakieś uroczystości rodzinne, więc młode dziewczyny też raczej chciałyby nosić spodnie, które są uważane za wygodniejsze, za odpowiednie i już nie są uważane za strój typowo męski, tylko właśnie jako jeden z elementów kobiecej garderoby, bardzo normalny. Więc ja tutaj jestem bardzo wyrozumiała, ale z drugiej strony bardzo dobrze myślę, że tutaj ksiądz zrobił, że zachęcił dziewczynę do takich rozmów, ponieważ no, warto jest zawsze wysłuchać tej drugiej strony, co ona ma do powiedzenia, jakie są przekonania tych młodych osób. No bo mundurek dla mnie osobiście jest czymś naprawdę bardzo ładnym, wyjątkowym i myślę, że trzeba też pokazać dziewczynom, że to jest element takiej tożsamości. One są po prostu wizytówką też szkoły, to po pierwsze, chociaż nie najważniejsze, ale one przez to, że noszą ten mundurek, mogą też pokazywać wartości, które wyznają, które są przekazywane im w szkole, bo szkoła jest nie tylko katolicka, ale też klasyczna, czyli nawiązuje nie tylko programem nauczania, ale także tym, co zewnętrzne, właśnie do tych dawnych, dobrych tradycji, że uczniowie byli po prostu, no, mieli ubiór taki, a nie inny. Każda szkoła miała jakieś swoje mundurki i myślę, że to był bardzo dobry zwyczaj, ponieważ to też był taki element jednoczący tych uczniów danej szkoły, dawał poczucie wspólnotowości, czyli coś, co jest bardzo ważne też dla młodych ludzi. I tutaj no, na pewno trzeba rozmawiać na ten temat, przekonywać też tak ze spokojem do tego i pokazywać, że sukienki, spódnice można naprawdę nosić w większości sytuacji, które się kobietom zdarzają. Można nawet w góry chodzić w sukienkach, w spódnicach, mam właśnie tego przykład. Oczywiście strój jest no, bardzo właśnie ważną taką ważnym elementem tego pokazania tego, co mamy w środku, jakby tak, naszych poglądów. Manifestujemy jakby też swoje wartości, nie można o tym zapominać i trzeba się zastanowić się, co manifestuje właśnie mundurek i to już poniekąd powiedziałam, że to są dobre takie wartości chrześcijańskie nawet, tak, które podkreślają godność kobiety i jej powołanie. Jest to też pewna tradycja, pewien zwyczaj. A co przekazują spodnie, tak? I tutaj myślę, że bardzo dobre zadanie dla dziewczyn, żeby poczytały o historii spodni, kiedy kobiety zaczęły nosić spodnie, z czym się to wiąże, że to jest taka dobra lekcja historii właśnie dla nich, taka historia mody, którą mogą sobie odrobić właśnie w domu. No i myślę, że tyle, że to jest właśnie kwestia do namysłu dla tych młodych dziewcząt. I też trzeba je rozumieć, tak? Żyjemy w takiej kulturze, w której spodnie są bardzo popularne i one chcą jakby też za tym podążać. I czy to jest dobre, czy złe, to myślę, że też one powinny sobie odpowiedzieć na to pytanie.
Dziękuję i słusznie. Jest to właśnie osobista odpowiedź, którą każdy musi sobie udzielić, której każdy musi sobie udzielić. Natomiast, żeby udzielić odpowiedniej odpowiedzi, warto jest znać właśnie kontekst. Pani wspomniała kontekst historyczny. Ja tutaj chciałbym nakreślić kontekst, powiedziałbym, bardziej kulturowy niż historyczny. Dlaczego Kościół bardzo intensywnie, jeszcze nie tak dawno, obstawał przy tym, że w modzie, w strojach powinno być bardzo wyraźne rozróżnienie pomiędzy modą kobiecą a modą męską. To jeszcze w latach 50. uchodziło za rzecz kluczową cywilizacyjnie w oczach ludzi Kościoła. To z czasem rewolucja seksualna i reformy posoborowe, z czasem Kościół przestał o to walczyć, natomiast moim zdaniem to błąd, że przestał o to walczyć. I nie chodzi o to, żeby walczyć oczywiście przemocą, tylko walczyć argumentami, tak jak my właśnie to w tej chwili staramy się robić. Dlatego postaram się naświetlić trochę ten kontekst, w którym też całe zagadnienie umieszczamy. A więc pierwsza ważna rzecz, ważna myśl, którą tutaj musimy poruszyć, to jest kwestia tego, że Pan Bóg stworzył człowieka jako kobietę i mężczyznę. I to jest rzecz, która mogłaby się wydawać oczywista, no ale dzisiaj już, jak dobrze wiemy, wcale taka oczywista nie jest. To znaczy, jest mnóstwo ruchów filozoficznych, ideologicznych, które twierdzą, że ta różnica na takiej płci biologicznej jest różnicą zupełnie trzeciorzędną, natomiast tutaj zwróćmy na to uwagę, w oczach zdroworozsądkowej filozofii realistycznej, jak również po prostu w oczach Kościoła, mężczyzną i kobietą stworzył ich. I Pismo Święte bardzo jasno mówi, co jest szokujące tak naprawdę. Święty Piotr mówi o tym, że mówi do mężczyzn: mężowie, daszcie żony czcią, bo są dziedzicami tej samej łaski. Mówi on o tej naturalnej godności każdego człowieka i co więcej nadprzyrodzonej godności, która również jest taka sama, czyli to samo powołanie zasadnicze mężczyzny i kobiety. To jest rzecz kluczowa i to jest to, co jeden z filarów, który w ogóle zbudował, stworzył naszą cywilizację. Jednak z tej istotowej równości i tego samego celu, również nadprzyrodzonego celu, nie wynika od razu, że tutaj na ziemi mężczyzna i kobieta mają dokładnie te same zadania do spełnienia. To może brzmieć dla kogoś dzisiaj kontrowersyjne, natomiast z punktu widzenia nawet czysto biologicznego zupełnie kontrowersyjne nie jest. To znaczy, z punktu widzenia czysto biologicznego mężczyzna jest powołany do tego, żeby być ojcem, kobieta do tego, żeby być matką. Jeśli społeczeństwo ma przetrwać, no to po prostu muszą być ojcowie i muszą być matki, które swoje zadanie, to naturalne zadanie spełniają. Nie oznacza to oczywiście, że człowiek, teraz kobieta lub mężczyzna, jest wartościowy tylko poprzez spełnianie tych typowo męskich i kobiecych funkcji. Tego naprawdę nie trzeba Kościołowi tłumaczyć. Kościół sam powołuje osoby do tego, żeby żyły w celibacie, w ślubach czystości, a więc nie pełniły tych funkcji na poziomie naturalnym, a więc nie trzeba tego Kościołowi jakoś szczególnie tłumaczyć. To nie jest to, co nadaje jakąś szczególną i jedyną wartość człowiekowi. Jest to naturalne powołanie, natomiast nie oznacza ono, że jakby jedyną wartość człowiek otrzymuje właśnie przez to. Co więcej, Kościół pragnie, aby każdy człowiek dostrzegał tą swoją naturalną i nadprzyrodzoną godność, jak również, aby dostrzegał to swoje naturalne powołanie. To znaczy, aby upatrywał w tym też powodu do dumy. Chrześcijańskie, katolickie średniowiecze cechowało się tym, że każda mała struktura społeczna była bardzo dumna z tego, że jest właśnie tą strukturą społeczną. Nie przez przypadek właśnie rody były tak bardzo dumne ze swojej przynależności rodowej, ale też na przykład cechy rzemieślnicze. Nawet w jakiejś zapadłej wiosce, no wiosce może mniej, ale jakieś tam mieścińce, taki mały cech rzemieślniczy, on był bardzo dumny ze swoim hymnem, czasami ze swoimi barwami, ze swoją tą pieczęcią, która służyła do oznaczania swoich towarów.
byli bardzo dumni z tego, że właśnie są rzemieślnikami tego i tego cechu. I to moim zdaniem jest wyrazem Christianita, z tej cywilizacji chrześcijańskiej, cywilizacji katolickiej, że człowiek jest dumny z tego, kim jest. I Kościół by chciał, żeby kobieta była dumna z tego, że jest kobietą. I co więcej, to dotyczy wszystkich jakby społeczności, tak, żeby właśnie uczeń tej szkoły był dumny z tego, że jest uczniem tej szkoły i żeby sklepikarz w tym sklepie był dumny z tego, że jest sklepikarzem właśnie w tym sklepie. Jest to dobre, naturalne, jest to zgodne z ludzką naturą, zgodne z naszymi naturalnymi pragnieniami. I tak również można to zobaczyć już szczególnie w odniesieniu do kobiet, jeśli chodzi o etos rycerski, rzecz szczególna, wytworzona właśnie w naszej cywilizacji i rolę damy w tym etosie. To również jest takie typowo katolickie, typowo chrześcijańskie. Coś niezwykłego, tak w historii myśli, w historii cywilizacji, zjawisko absolutnie niezwykłe, które mogło powstać właśnie tylko w cywilizacji, która powstała na gruncie Kościoła katolickiego, tylko tam, gdzie jest już kult tutaj w Kościele, konkretnie Najświętszej Maryi Panny, czyli jest szacunek wobec macierzyństwa, wobec dziewictwa, gdzie wynosi się na ołtarze kobiety, tylko tam faktycznie jest możliwe, żeby coś takiego powstało, jakby etos rycerski w połączeniu z, powiedzmy, takim etosem damy, to znaczy z tym, jaką rolę dama odgrywała w tym średniowiecznym społeczeństwie. Natomiast rewolucja szeroko pojęta, cywilizacyjna, kulturowa rewolucja, religijna również, pragnie wszystko równać, a równanie zawsze oznacza w dół, to znaczy pragnie, aby nikt nie był dumny z tego, że jest tym, kim jest. Czyli rewolucja pragnie zamazywania różnic. Widzimy to bardzo wyraźnie teraz we współczesnej rewolucji genderowej, która pragnie, aby nie rozróżniać pomiędzy płciami, tak aby to była rzecz zupełnie trzeciorzędna. Ta rewolucja dąży do tego, to takim obrazowym przykładem jest pragnienie rewolucjonistów, aby burzyć wieże kościołów, właśnie po to, aby równać, bo nikt się nie może jakoś wyróżniać. Jest to dokładnie sprzeczne z tym, żeby każdy był dumny z tego, że właśnie jest tam rzemieślnikiem w tym i w tym cechu, że jest mężczyzną albo kobietą. Według rewolucji, z jakiegoś powodu rewolucja dąży do, no z jakiego powodu, moim zdaniem przede wszystkim dlatego, że nienawidzi hierarchiczności, a więc porządku. Porządek zakłada, że właśnie jest różne ustawienie w różnej konfiguracji, zależnie od stanu, no i tego rewolucja nienawidzi, bo to ostatecznie prowadzi, hierarchia ostatecznie w jakiś sposób, tak przynajmniej filozoficznie, do Pana Boga prowadzi. Pewnie, aby to zniszczyć, rewolucja zawsze ma tą tendencję do takiego niwelowania różnic, ale niwelowanie różnic nie w ten sposób, że się podnosi tych, którzy w jakiś sposób są niżej, tylko w ten sposób, że się ścina, tak żeby wszyscy byli na równie niskim, powiedzmy, poziomie. Na przykład, jeśli chodzi o ten szacunek wobec samego siebie, tą dumę z tego, że jest się tym, kim jest. Jest to podejście dla człowieka niezwykle niszczące, a dla społeczeństwa zabójcze. Wtedy, gdy się przede wszystkim tutaj w kontekście tej rewolucji już daleko posuniętej, czyli rewolucji genderowej, dla człowieka, gdy odbiera mu się tą identyfikację płciową, odbiera mu się to, że może być dumny z tego, kim jest, to bardzo łatwo, szczególnie w przypadku młodego człowieka, prowadzi go do niewłaściwego rozwoju, też do wątpliwości, kim jest, do różnych zaburzeń takich psychologicznych, czy nawet dalej idących, i ostatecznie prowadzi to do małej liczby trwałych rodzin, a więc małej liczby dzieci, co jest ostatecznie mordercze dla społeczeństwa. A więc jakby teraz w krótkich słowach, pierwsza wielka myśl tego kontekstu jest taka, że każda płeć ma swoje naturalne cele i nie należy ich absolutyzować, twierdzić, że człowiek tylko w ten sposób uzyskuje jakąś swoją godność, ale należy je doceniać, postawić na piedestale i powiedzieć, że tak, ojcostwo i macierzyństwo są to rzeczy piękne i wielkie. I cywilizacja, społeczeństwo powinno dbać o to, żeby rozwijać te cechy, które sprzyjają byciu odpowiedzialnym, dobrym ojcem i byciu odpowiedzialną, dobrą matką. Jest to dla społeczeństwa kluczowe, newralgiczne, wyrabianie dobrych nawyków, które pomagają, wyrabianie cnót, które są odpowiednie, które szczególnie pasują właśnie do tych dwóch zadań. W tym kontekście
Jak pani by to skomentowała? Czy współczesny świat, który przecież mówi dużo o godności kobiety, czy dostrzega pani w tej współczesnej godności kobiety faktycznie troskę o tą godność kobiety, czy może raczej przy mówieniu, przy wielu słowach o godności kobiety, jednak w praktyce właśnie jest to raczej równanie w dół, jest to raczej próba zanegowania tego, co właśnie piękne i dobre, czy tego, co szczególnie kobiece. Myślę, że gdybyśmy tak na spokojnie prześledzili media społecznościowe, poczytali prasę, posłuchali tego, co się mówi w telewizji, w radiu, to odnieślibyśmy wrażenie, że bardzo dużo się rzeczywiście mówi o kobietach dzisiaj. Myślę, że ten temat kobiet jest jednym z takich bardziej nośnych i ważniejszych dzisiaj. Mamy takie hasła właśnie, że kobiety to siła, tak? Siła kobiet, jakieś siostrzeństwo, jednoczenie się kobiet w walce o swoje prawa, przywileje. Ale moim zdaniem to są trochę takie slogany, puste hasła, bo co to oznacza siła kobiet, że kobiety są silne? No, kobiety są silne, no, rodzimy dzieci, jest to ogromny ból, później wychowujemy te dzieci, to też nie jest łatwe, to jest naprawdę bardzo duży wysiłek i fizyczny, psychiczny, emocjonalny, też duchowy. Więc kobiety, jakby, które mają poczucie własnej wartości, godności, wiedzą, że jestem silna, ale jestem też słaba, mam pewne jakieś naturalne takie bariery, że czegoś nie mogę zrobić. I tak samo mężczyźni, przecież mężczyźni też są silni, ale też mają jakieś słabsze momenty, więc myślę, że tutaj trzeba o tym pamiętać, że te hasła, które są nam podsuwane, czyli możesz wszystko, właśnie jesteś silny, one nie niosą za sobą nic dobrego. Więc myślę, że tutaj o tej godności kobiety mówi się właśnie takimi sloganami, trochę bez zastanowienia, i one niestety są bardzo często powtarzane także przez katoliczki, które też dają się jakby tutaj omamić tymi hasłami, twierdząc, że należy im się na przykład równouprawnienie w kościele, tak, że kobiecy głos jest niesłyszany w kościele. Ja tu zawsze się z tym nie zgadzam i podaję liczne argumenty, że jest wręcz przeciwnie. Zastanówmy się, kto rodzi kapłanów? Kobiety. Tak, my kobiety mamy ten dar, tę łaskę, że to my rodzimy i wychowujemy przyszłych kapłanów. Oczywiście tutaj też jest powołanie, tak? Nie matka czyni kapłana, ale ona go rodzi, ona może go wychować na dobrego człowieka, i tak samo matka rodzi dzieci, które później zakładają rodziny, tak? Lub wstępują do zakonów, lub działają na rzecz społeczeństwa, i to jest właśnie wszystko matka i ojciec. Każdy z nich ma swoją rolę tutaj w tym. Dalej Kościół daje właśnie kobietom bardzo dużo orędowników. Mamy wielu świętych, którzy patronują różnym kobiecym sprawom. Właśnie mamy świętych od porodów, od karmienia, mamy świętych, którzy patronują wdowom, którzy patronują małżonkom, sierotom. Mamy nawet patronki od służby domowej. Któż by o tym pomyślał? No, mało kto o tym wie, bo ludzie się tym nie interesują. A każda kobieta, która pracuje w domu, no, pełni służbę domową i ona też ma swoją patronkę, do której się może modlić. Tutaj oczywiście też wielkim wzorem dla kobiet jest Maryja, którą Kościół nam podaje jako taki wzór wszelkich cnót, i do niej jako kobiety w pierwszej kolejności się możemy zwracać. Ona jest dla nas takim wzorem kobiecości, czułości, też tego, że ona okazywała czasem słabość, tak? Pod krzyżem przyjęła świętego Jana za swojego syna, czyli była kobietą, która potrafiła przyjąć wsparcie. I my też musimy się tego uczyć jako kobiety, że czasem jesteśmy słabe, bezsilne i potrzebujemy to wsparcie przyjąć. A świat trochę nam mówi, że możesz wiele rzeczy zrobić sama, nie potrzebujesz mężczyzn. No i to jest niestety to są takie hasła feministyczne, które no, nie wnoszą nic dobrego, bo one właśnie przeczą naturze kobiety, która jest piękna, i myślę, że trzeba właśnie młodym dziewczętom przede wszystkim tutaj mówić o tym, jak ważna jest ich rola w społeczeństwie, także w kościele, w rodzinach, doceniać tę pracę kobiet. I myślę, że Kościół to od lat robi. Przykładem mogą być właśnie różne publikacje, książki, które
są wydawane, chociażby wspominana też kiedyś przez księdza tutaj na kanale książka księdza Karola Sztylina Godność, Istota, Godność i Misja Kobiety. I tam też są poruszone kwestie ubioru, czyli ten temat, od którego wyszliśmy, więc polecam przede wszystkim mamom, które mają córki dorastające, żeby tę książkę przestudiowały i może z córkami omówiły, bo tam jest pokazana kobieta od strony duchowej, ale też nie jest pomijana fizyczność, cielesność. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby tego od siebie nie oddzielać, bo jednak ciało nie jest czymś drugorzędnym i to właśnie trzeba o tym pamiętać, że ciało i dusza jest nam dana od Pana Boga i musimy wykorzystać jak najlepiej dane nam łaski, dane nam talenty, predyspozycje do niektórych rzeczy, starać się być jak najlepszą matką, jak najlepszym pracownikiem i to jest bardzo naturalne i myślę, że to trzeba przede wszystkim podkreślać. I to jest wartość, a to, co mówi nam świat o tej sile, o tym, że się jest wystarczającym, że nie musimy niczego udowadniać, to są takie hasła, które nic nie wnoszą do naszego życia. Nie pociągają nas właśnie w górę, tylko właśnie w dół, rozleniwiają. A trzeba jednak pracować cały czas nad sobą, też nad swoimi takimi dobrami intelektualnymi. Tak, bardzo ważne jest to, co czytamy, to, czego słuchamy, to, jak się ubieramy też. To, czy nasze życie duchowe jakoś się rozwija, no bo jeżeli się nie rozwija, to znaczy, że się cofamy, tak? Bo nie ma czegoś takiego, że jesteśmy ustabilizowani na poziomie duchowym, tylko nawet wielcy święci cały czas dążyli do tego, że do tej doskonałości. My też jesteśmy do tego powołani i myślę, że o tym trzeba pamiętać i właśnie słuchać takich rozsądnych głosów, które nam mówią kobietom o tym, co jest ich rolą, co jest ich piękną misją, ich powołaniem i tak samo mężczyznom, tak? Bo tutaj mężczyźni też myślę, że potrzebują takiego wsparcia, podbudowania i mówienia im właśnie, co jest ich powołaniem, co jest ich wartością. Nie można jakby rozdzielać kobiecości od męskości, tylko tutaj te tematy jak najbardziej mają wiele punktów wspólnych. To jest jedna bardzo, padła tutaj jedna bardzo cenna myśl, o której ja faktycznie nie pomyślałem, a która bardzo dobrze pasuje też do tego, co powiedziałem. Mianowicie ta kwestia takiego rozrywania, tutaj samowystarczalności i takiego wzywania do tego, że właśnie to nie potrzebujesz mężczyzny. To jest też typowe dla rewolucji, oprócz tego równania wszystkich. Tam jest faktycznie ta myśl walki klas w rewolucji od samego początku, w każdej rewolucji, tak, i we francuskiej, i w bolszewickiej, i w tej współczesnej, i kulturowej, i religijnej, zniszczenie harmonii. To jest właśnie to. W chrystianizmie, w cywilizacji chrześcijańskiej, katolickiej, to jest kluczowa jest harmonia, czyli Kościół, który żyje w harmonii z państwem, mężczyzna, który żyje w harmonii z kobietą, rodzina, która żyje w harmonii z, jakby teraz między członkami, ale też ze swoim otoczeniem, czyli ta harmonia. Natomiast rewolucja dąży do tego, żeby budzić nienawiść, niechęć, właśnie tworzyć indywidualistów. Święty Tomasz mówi o tym, że tyrani bardziej boją się ludzi szlachetnych niż złych, bo boją się, że szlachetni mogą się zjednoczyć przeciwko nim i mówi o tym, że bardzo boją się tyranii właśnie wszystkiego, tych naturalnych rzeczy, które jednoczą ludzi, jak zabawy, wesela i tak dalej. To taka ciekawostka a propos współczesnych różnych sytuacji. Bardzo ciekawa rzecz, że zjednoczenie, zwykłe, naturalne zjednoczenie ludzi. Dlaczego? Bo ono tworzy zwykłe relacje, tworzy pewną harmonię, tak? Tworzy właśnie harmonię społeczną. To jest coś, co rewolucja zawsze próbuje zniszczyć i uczynić człowieka nieszczęśliwym ostatecznie, bo taki człowiek tutaj sam jest nieszczęśliwy. Człowiek, zarówno kobieta, jak i mężczyzna, potrzebuje uzupełnienia, potrzebuje relacji i właśnie życie w harmonii, chyba nic tak człowieka tutaj na ziemi z tych rzeczy takich naturalnych, nie w ogóle. Można powiedzieć, że nic go tak nie uszczęśliwia, jak pewna harmonia. Harmonia również pomiędzy nim a Stwórcą, ale też właśnie w tym najbliższym otoczeniu. To jest rzecz, myślę, że kluczowa i bardzo istotna. A więc po tej pierwszej centralnej myśli, którą przedstawiłem na początku, czyli to, że każda płeć ma swoje naturalne cele. I wprawdzie nie jest tak, że człowiek zyskuje swoją wartość tylko przez to, że jest ojcem lub matką, ale jest to jednak rzecz kluczowa dla przetrwania społeczeństwa i dla osobistego rozwoju jednostki. Jest to rzecz, którą warto stawiać na piedestale i pokazywać jako coś pięknego, wielkiego i szlachetnego. To jest pierwsza centralna myśl, która ma nam posłużyć do tego, żeby zrozumieć, dlaczego stroje mają znaczenie, dlaczego zdecydowane
oddzielenie mody męskiej od kobiecej ma znaczenie. Druga taka centralna myśl to jest to, że strój ma znaczenie, że strój ma konkretnie wpływ na nasze zachowanie. Krótkie spojrzenie na historię. W naszej cywilizacji jeszcze w wieku XVII spodnie były tylko strojem robotników i wojowników. No moglibyśmy, robotnik, może trochę nie pewien anachronizm, ale tych, którzy ciężko pracowali fizycznie, bardzo ciężko pracowali fizycznie, i wojowników, tych, którzy musieli walczyć. Dlaczego? Dlatego, że ten strój jako mocno opinający ciało nadawał się do tego, żeby wykonywać gwałtowne ruchy, żeby wykonywać ruchy, których normalnie w innym stroju byłoby wykonać ciężko. To dawał pewną swobodę ruchu. Do tego został stworzony. Do stworzenia pewnej swobody ruchu. A dlaczego nie był powszechnie przyjęty zawsze i wszędzie? Dlaczego w naszej cywilizacji był on traktowany na początku u zarania jako strój barbarzyńców, później jako robotników i wojowników? Dlatego, że strój, który nie opina ciała, czyli przede wszystkim właśnie suknia czy sukienka, strój, który właśnie dla jeszcze w XVII wieku był powszechnie stosowanym strojem dla szlachty, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, dlatego że ten strój wymuszał pewną godność w zachowaniu. Suknia czy sukienka jest strojem, który w odróżnieniu od spodni wymusza pewien spokój, pewną godność w zachowaniu, jednocześnie nie opina ciała, przez co nie podkreśla tej fizjologiczności. I o ile sukienka, spódnica jest piękna z natury i atrakcyjna, niezwykle atrakcyjna dla mężczyzny, o tyle jest ona atrakcyjna zupełnie inaczej niż spodnie. Spodnie przez to, że opinają ciało, koncentrują swoją uwagę, czy koncentrują uwagę widza na aspektach czysto fizjologicznych. Natomiast strój, który nie opina w ten sposób ciała, dużo bardziej skłania do tego, żeby patrzeć na twarz. Dużo bardziej skłania do tego, żeby właśnie docenić, czyli na twarz, gdzie są oczy, gdzie są wszystkie zmysły, gdzie człowiek mówi również. Jest to godne człowieka, aby traktować go w ten sposób, aby skupiać się przede wszystkim na jego twarzy. I to jest korzystne, gdy ten strój skłania do tego, gdy on poprzez nienaturalną czy niepotrzebną ekspozycję ciała nie zachęca do tego, żeby skupiać się na takich aspektach czysto fizjologicznych. A więc drugi aksjomat to strój kształtuje zachowanie. Czy może Pani to potwierdzić? Czy może ma Pani tutaj jakieś uwagi, jakieś spostrzeżenia w tym temacie? Moje własne doświadczenie z sukienkami jest takie, że noszę je wyłącznie, to znaczy wyłącznie wkładam sukienki już ponad 10 lat i myślę, że dużo się w moim życiu zmieniło i oczywiście ktoś może powiedzieć, że sukienki nie zmieniają wcale życia, ale jednak ma to duży wpływ na nas. Ja wcześniej też oczywiście, kiedy byłam młodsza, lubiłam nosić sukienki i spódnice, ale jednak uległam też takim wpływom mody i nosiłam spodnie. I teraz przyznam, że nie wyobrażam sobie, że mogłabym nosić spodnie i nie mam nawet takich sytuacji życiowych, w których żałuję, że ojej, nie mam spodni, przydałyby mi się teraz, by bardziej pasowały niż sukienka czy spódnica. To taka moja może osobista refleksja, bo wiem, że wiele kobiet twierdzi inaczej, że spodnie są wygodniejsze do codziennych jakichś prac, więc tutaj na pewno można dyskutować na ten temat i to jest też kwestia pewnie przyzwyczajenia, ale powiem tak, czy to, czego słuchamy, jakiej muzyki słuchamy, jakie filmy oglądamy, jakie książki czytamy, ma na nas wpływ? Oczywiście ma, bo jeżeli na przykład ktoś czyta dużo literatury pięknej i poezji, to poszerza swój zasób słów. Jeżeli słuchamy na przykład muzyki poważnej, jakichś nawet prostych utworów, to z czasem już wyrabiamy sobie ten gust i zaczynamy słuchać poważniejszych utworów, na przykład muzyki skrzypcowej, która jest dosyć wymagająca, bo tam są wysokie dźwięki, które dla kogoś takiego niewtajemniczonego mogą być wręcz drażniące. A z czasem zaczynamy się tym delektować. A jest to dosyć trudne, tak? Muzyka poważna jest trudna, jest wymagająca, ale jest też piękna i kieruje jakby nas na takie wyższe sprawy.
A jeżeli na przykład ktoś notorycznie słucha muzyki popularnej, czyta teksty, na przykład książki, dzisiaj jest zalew takiej literatury popularnej, niby jest nazywana literaturą piękną, ale czytając to, to jest to język taki ulicy, pojawiają się wulgaryzmy, nie ma tam w ogóle jakiegoś takiego piękna, które moglibyśmy tak na spokojnie przyjąć i coś z tego czerpać, nie ma tam zbyt wiele wartości też merytorycznej i to wszystko na nas wpływa. I dzisiaj mamy niestety takie, tak jak już wcześniej wspomniałam o tym, że mamy taką chęć, żeby oddzielić trochę ciało od duszy i wiele osób twierdzi, że to, jak ja wyglądam, jak ja się ubieram, nie powinno świadczyć o mojej wartości, że to mnie nie definiuje. I oczywiście nie mamy wpływu na jakieś swoje mankamenty, urody na przykład. Ktoś może się komuś podobać albo nie, ale mamy wpływ na to, w jaki sposób się wypowiadamy, jak się poruszamy, co mówimy właśnie, też jak się ubieramy. I to jest nasza wizytówka, to jest coś, co ktoś widzi i właśnie warto o to zadbać. I myślę, że nie można też tego mylić z jakąś elegancją, że kobieta musi być zawsze elegancka. Kobieta powinna zawsze być ubrana schludnie, przyzwoicie, dostosować też swój strój do okoliczności. Oczywiście to samo dotyczy mężczyzn, tak? Ale teraz się skupiamy głównie tutaj na stroju kobiecym. I myślę, że dzisiaj mamy tak bogaty mimo wszystko wybór strojów kobiecych, sukienek, spódnic, że można do każdej życiowej sytuacji, nawet tej najtrudniejszej, dostosować odpowiednią sukienkę, odpowiednią spódnicę. Są różne materiały, tak? Różne długości, więc myślę, że tutaj nie powinno być z tym problemu. I rzeczywiście inaczej zachowujemy się, kiedy jesteśmy ubrane w sukienkę, a inaczej w spodniach. To jest trochę tak jak picie herbaty czy kawy z ładnej filiżanki. To jest taka analogia, kiedy zaparzymy sobie kawę w ładnej filiżance, to mamy ochotę usiąść i celebrować moment picia tej kawy. A kiedy weźmiemy, nie wiem, nalejemy sobie szybko do jakiejś tam szklanki, nie mamy czasu, tak, nam się spieszy, no to rzeczywiście gdzieś ten kubek po prostu chwilę tutaj pijemy, chwilę tam. I to jest dla mnie taka analogia, że w sukience kobieta jest bardziej spokojna, jest bardziej wyprostowana, dostojna, bardziej się też sobie podoba, przegląda się w lustrze i widzi, że o, jestem kobietą. A kiedy wkładamy spodnie, to właśnie stajemy się takie szybkie, po prostu zachowujemy się bardziej jak mężczyźni. Takie są moje obserwacje i też z tego, co pamiętam, kiedy sama jeszcze nosiłam spodnie, że mniej uwagi przywiązywałam właśnie do ubioru. I tutaj nie chodzi o to, żeby się stroić przed lustrem i teraz dobierać jakieś właśnie dodatki i połowę dnia się zastanawiam, czy może tę sukienkę, czy tamtą. Chodzi o to, żeby wyrobić sobie też pewien nawyk noszenia ubioru stosownego, odpowiedniego, też pięknego, który podkreśla właśnie to, że jesteśmy kobietami. Myślę, że to jest właśnie bardzo ważne i tego się można też nauczyć. I na pewno to podkreśla naszą kobiecość, naszą naturę, właśnie to, że jesteśmy takimi osobami ciepłymi, stworzonymi do tego, że dajemy ciepło, dajemy poczucie bezpieczeństwa, jesteśmy właśnie takie spokojne i temu mężczyźnie, który gdzieś tam walczy właśnie o nasze przetrwanie, my dajemy taki spokój. I właśnie sukienka jest symbolem takiego spokoju, takiego dostojeństwa i myślę, że warto o tym mówić, warto to podkreślać. Tak, myślę, że to jest bardzo cenna myśl. Faktycznie myślę, że tutaj łatwo mógłby się pojawić taki zarzut, że właśnie, a dlaczego to mężczyzna ma walczyć, a kobieta ma być ciepła? Przecież to jest jakaś taka dyskryminacja. Natomiast jest to w sposób faktycznie bardzo, bardzo jasny zapisane w naszej naturze. To znaczy dziecko przede wszystkim w tej początkowej fazie rozwoju potrzebuje przede wszystkim matki. Oczywiście, że potrzebuje też ojca. Natomiast matki w sposób szczególny. To na poziomie i takim czysto biologicznym, ale również też psychologicznym dziecko bardzo potrzebuje matki. To jest zupełnie naturalne. Jeśli społeczeństwo ma przetrwać, jeśli ma się rozwijać, to potrzebuje wiele dzieci, a więc potrzebuje dużej części społeczeństwa, kobiet, które się decydują, żeby zostać tą matką, żeby mieć wiele dzieci, żeby faktycznie
w ten sposób i dusze nieśmiertelne do Pana Boga prowadzić, bo ostatecznie to przecież też jest to wielkie powołanie i dla społeczeństwa w ten sposób, dla dobra społeczeństwa w ten sposób pracować, ale faktycznie jest to jakby z samej natury rzeczy kobieta jest tą, która się opiekuje tym dzieckiem i dlatego to ciepło jest szczególnie istotne, ten spokój, ta stateczność, którą suknia i wyraża i w jakiś sposób prowokuje. Ja to też mogę potwierdzić, że jestem w tym specyficznym położeniu, że pomimo, że jestem mężczyzną, to noszę nieustannie tą czarną suknię, którą nazywamy sutanną i również to dostrzegam, że prowokuje ona do zachowania dużo bardziej statecznego, dużo bardziej spokojnego. To jest ewidentne dla mnie, to jest rzecz, której się doświadcza praktycznie od razu, jak tylko tą sutannę się założy, chodzi się w niej, to widać, że ona prowokuje do właśnie pewnej godności, do pewnego spokoju. Co do zasady, właśnie nie ma w tym nic zdrożnego, a w takiej sytuacji, jak mieliśmy właśnie w wieku XVI na przykład, czy XVII, kiedy szlachta też również mężczyźni nosili swego rodzaju suknię, tak? Ten kontusz jest swego rodzaju, czy makrój powiedzmy, zbliżony do sukni, a wszystko wywodzi się od rzymskiej togi, i sutanna i kontusz. I zasadniczo nie ma w tym nic strasznego, natomiast chodzi o to, żeby ta moda była rozdzielona, to znaczy bez wątpienia suknia wyraża pewną stateczność, prowokuje pewną stateczność i jest to dla tych cech typowo macierzyńskich bardzo ważne, kluczowe. Dlatego w przypadku kobiety jest to jeszcze ważniejsze, żeby ta suknia była, dlatego że mężczyzna z natury jest trochę zawsze wojownikiem i robotnikiem. Taka jest jego funkcja, jeśli kobieta jest z dzieckiem i tym dzieckiem się zajmuje, no to siłą rzeczy ktoś musi zadbać o tą rodzinę. Jest to naturalne powołanie ojca, żeby zadbał o tą rodzinę, dlatego zawsze jest trochę robotnikiem i wojownikiem, dlatego te spodnie dla niego są czymś zdecydowanie bardziej naturalnym, zdecydowanie lepiej wyrażają i prowokują do tych cech bardziej ojcowskich, które wymagają właśnie obrony rodziny czy zadbania o taki konkretny byt. I oczywiście, że to myślę, że jest taki zarzut, który bardzo często się pojawia, że może się zdarzyć i nie ma w tym nic drożnego, że kobieta pracuje i zarabia na siebie i idzie na studia. Oczywiście to nie należy rozumieć tego w ten sposób, że nie może tak być. Tak? To tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, że chcemy to postawić na piedestał, pokazać, że to jest piękne, bo ten świat tego nie robi. Ten świat jakby sugeruje, że kobieta jest wartościowa tylko wtedy, gdy właśnie zdobędzie wykształcenie, a później w korporacji pracuje przez do 50 roku życia i wtedy ewentualnie pomyśli o rodzinie. Tak ten świat chce nam wmówić, a ma w tym bardzo takie praktyczne, pragmatyczne cele, to znaczy po prostu korporacje chcą mieć pracowników, a kobiety są bardzo oddanymi pracownikami, bo jeśli właśnie w korporacji muszą się angażować z wielką siłą i siłą rzeczy nie ma już wtedy miejsca na rodzinę, no to ten instynkt macierzyński faktycznie prowokuje kobiety do tego, że pracują z wielkim oddaniem. To jest znane, że wielkie korporacje bardzo cenią kobiety, które oddają się całkowicie korporacji, faktycznie wkładają w to wtedy całe serce. Tylko pytanie, czy to przypadkiem nie jest tak, że te korporacje wykorzystują ten instynkt macierzyński i że tak naprawdę później w wieku 40-50 lat ta kobieta jest tak w cudzysłowie przerzuta i wypluta. To znaczy swoje siły zaangażowała w jakąś korporację, no i co? I ta korporacja zastąpi jej później tą rodzinę, czy ta korporacja na starość właśnie później będzie przyczyną jej radości i szczęścia? No nie. Natomiast rodzina, w którą się zainwestowało wiele sił, czasu, zdecydowanie bardziej będzie w stanie człowieka później na stare lata uszczęśliwić, czy po prostu dać pewną, właśnie stworzyć pewne ognisko, pewne gniazdo, do którego człowiek też chce wrócić. Jeśli mogę, to jeszcze chciałam się odnieść też właśnie do stroju księdza, bo ksiądz powiedział, że jest ksiądz kapłanem, więc nosi ksiądz sutannę i właśnie to jest bardzo ważne, bo jest ksiądz kapłanem i mógłby ksiądz powiedzieć, że ma ksiądz to swoje powołanie w sercu tylko i na tym poprzestać i ubierać jakiś strój inny, tak, jakąś koszulkę i spodnie. A ksiądz tego nie robi, bo ksiądz wie, że też trzeba na zewnątrz pokazać swoim strojem właśnie tę godność kapłańską. I myślę, że tak samo i mężczyźni, i kobiety
powinni o tym pamiętać, że nie tylko to, co jest w sercu, jest ważne, ale też to, co pokazujemy na zewnątrz. I dzisiaj jest taka tendencja do przeceniania tego naszego wnętrza i do mówienia, że najważniejsze jest moje serce, najważniejsze jest moje wnętrze, a nie to, jak wyglądam. A jednak powinna być tutaj spójność między właśnie tym, co mamy w sercu, między naszym powołaniem, które jakoś tam czujemy właśnie w sobie, a tym, w jaki sposób wyrażamy to nasze powołanie, bo tak jak księdzu sutanna pomaga wyrazić i to swoje powołanie, inni to widzą, tak samo matka właśnie przez swój strój pokazuje to, że jest matką i pewne rzeczy jej już nie przystoją, a pewne powinna właśnie podkreślać, tak? No, nie wyobrażam sobie właśnie matki, która idzie z dwójką, trójką dzieci, jest ubrana jakoś no, po prostu nieprzyzwoicie. Tak, już samo posiadanie dzieci dodaje takiej estymy, takiej właśnie godności kobiecie i myślę, że powinniśmy być z tego dumne, tak? I żony, i matki, że my już jesteśmy po prostu ważne dla społeczeństwa, dajemy obywateli, dajemy kolejnych wiernych Kościołowi, tak? I to jest właśnie coś, o czym się dzisiaj też zapomina i przecenia się właśnie to swoje serce, że to, że ja na przykład noszę podarte spodnie, czy noszę krótką spódniczkę albo bluzkę na ramkach, czy to mnie czyni gorszą? Bardzo często się spotykam z takimi zarzutami. Czy ja jestem gorsza od kobiety, która nosi sukienkę za kolano? Nie chodzi o to, czy jest się gorszym i nie będę tutaj mówić, że tak, ktoś jest gorszy, bo nie uważam tak, ale myślę, że brakuje bardzo refleksji nad tym, czy rzeczywiście taki strój przystoi, czy to młodej dziewczynie, czy w ogóle matce, bo ja uważam, że taki strój właśnie wyzywający no, kojarzy nam się ewidentnie z taką modą uliczną i my chyba nie chcemy jako kobiety, które znają swoją wartość, się tak ubierać. Myślę, że po prostu trzeba się tylko nad tym zastanowić i na spokojnie dojść do takich wniosków, że tutaj właśnie taki godny, schludny kobiecy strój to właśnie jest ta sukienka i spódnica i ona najlepiej jakby do tego naszego kobiecego powołania, jakiekolwiek by ono było, właśnie ono służy, tak? Taki strój. Bardzo dziękuję. Tak, to jest bardzo mądre i tutaj znowu wraca ta nasza myśl o tym rozrywaniu, rewolucji, która rozrywa, bo to znowu jest kolejny aspekt. Rewolucja faktycznie, ta kulturowa rewolucja rozrywa też właśnie to, co jest w naszym sercu, od tego, co jest na zewnątrz. Na zasadzie, że no przecież to mnie nie definiuje w żaden sposób, to nie ma żadnego znaczenia. I nawet faktycznie działa w ten sposób, prowokując młodych ludzi, żeby ubierali się prowokacyjnie, na przykład właśnie jakieś na czarno, z czarnym makijażem. Nawet jeśli ten człowiek, młody człowiek nie czuje tego za bardzo, to jest prowokowany do tego, a no bo to jest w jakiś sposób ciekawe, bo to w jakiś sposób zadziała. I pomija się zupełnie ten aspekt w tym, że ma na nas wpływ to, jak się zachowujemy, ma na nas wpływ to, jak się ubieramy i że jeśli nie ma tej harmonii, jeśli tam jest dysharmonia, to wpływa na nasze serce, to będzie gdzieś tam działało i któryś ulegnie, tak? To znaczy albo właśnie zewnętrzny strój ulegnie temu, co jest w sercu, albo serce ulegnie temu, co jest na zewnątrz, w jakimś stopniu przynajmniej. Właśnie człowiek, który ubiera się wyzywająco, wulgarnie, z czasem taki się stanie. To jakby powoli, w pewnych aspektach, być może nie wszędzie, ale to faktycznie będzie w tą stronę zdążało i faktycznie, znowu ja mogę to potwierdzić na podstawie tej sutanny, ona wyrabia nawyki, ona wyrabia sposób chodzenia, sposób nawet w pewnym stopniu być może mówienia, choć to pewnie mniej, ale sposób zachowania się i to, jak się też z ludźmi rozmawia, jak się człowiek porusza, to jest faktycznie bez wątpienia bardzo, bardzo wyraźne. Tak, no bo tutaj strój jest jednym z elementów, tak? To, co widzimy jako pierwsze, kiedy kogoś poznajemy, ale też jest właśnie ważny język i to, co ksiądz przed chwilą powiedział, że ważne jest to, czym się karmimy i ważne jest to, co pokazujemy światu i to ma na siebie wpływ, no tak samo jak wpływ ma to, co my jemy. Tak, na nasze ciało, czy jesteśmy zdrowi, czy nie, to bardzo często jest wynikiem na przykład nieodpowiedniej jakiejś diety. I tak samo, jeżeli zaczynamy wybierać ubrania, które nie odpowiadają naszej płci lub nawet godzą w nią, bo co z tego, że na przykład założę spódniczkę, kiedy ona jest no, po prostu niestosowna. Zaczynamy rozluźniać obyczaje i to nie jest jakby żadną taką wiedzą tajemną, tylko wystarczy sobie prześledzić
właśnie od lat 50., 60., kiedy kobiety zaczęły nosić miniówki, kiedy kobiety zaczęły też nosić spodnie, jak te obyczaje zaczęły się rozluźniać. To jest wszystko ze sobą połączone i błędem jest myśleć, że strój nie ma znaczenia. Tak, oczywiście to jest piękne hasło, że najważniejsze jest nasze serce i myślę, że ksiądz się tutaj zgodzi, tak, że nasza dusza, właśnie to wnętrze jest ważne, ale to jest tylko taki slogan, który jakby pokazuje nam, że ten strój jest czymś jakby odrębnym, a my jesteśmy ciałem i duszą i to jest jedność i tutaj właśnie trzeba dążyć do tego, żeby była taka spójność i myślę, że właśnie to jest też dla młodych ludzi ważne, żeby ten przekaz, który my im dajemy jako, no nie wiem, no ksiądz jest wychowawcą, też autorytetem, tak samo wychowawcy, nauczyciele, czy właśnie matka dla swojej córki, dla swojego syna, tu musi być spójność, nie może być czegoś takiego, że z jednej strony no mówię dobrze, że córka niech nosi sukienki, spódnice, a sama nie jestem do tego przekonana i przy pierwszej lepszej okazji wybieram jednak spodnie, albo że pozwala się dzieciom na słuchanie jakiejś muzyki, która jest po prostu niestosowna, pojawiają się tam przekleństwa, albo to nic nie szkodzi, nie? Ja mu powiem, że to nie jest najlepsze, no ale niech sobie posłucha. No nie, no, same słowa nie wystarczą. Trzeba też dużo takiego przykładu, dużo jedności w tym wszystkim, co się robi. Tutaj jest też taka ciekawa myśl, czy może ważny zarzut, który też usłyszałem w trakcie tej rozmowy, o której wspomniałem na początku naszej rozmowy z kolei. Dziewczyny powiedziały, że dla nich, gdy się mówi, że nieprzyzwoity strój może sprowokować do grzechu, że to one to odbierają jako rodzaj takiej emocjonalnej manipulacji na zasadzie, że to ma jakby tak ugodzić właśnie w emocje, że o ja tu tutaj kogoś do czegoś się złego prowadzę i że naturalnie się człowiek przed tym broni. Ja swoją drogą osobiście bardzo rzadko argumentuję to w ten sposób, bo wydaje mi się, że tutaj oczywiście ten aspekt jest, to znaczy tak jak w ogóle nasze zachowanie może łatwo sprowokować drugą osobę do grzechu, tego nie należy negować, znaczy istnienia tego zjawiska nie należy negować, czyli jeśli ja zachowuję się w sposób prowokujący do czegoś, to znaczy no może być do wszystkiego, tak, jeśli prowokuję kogoś do, w jakiś sposób do kradzieży, na przykład wystawiając wartościowe rzeczy bez opieki, no to w jakiś sposób przyczyniam się do tego, że ten, skłoniłem tego człowieka do kradzieży i oczywiście w przypadku słów, zachowania albo stroju można w jakiś sposób przyczynić się do cudzego grzechu. Natomiast myślę, że właśnie dużo ważniejsze jest to, czy ten aspekt jest i warto o nim wiedzieć, natomiast myślę, że właśnie dużo ważniejsze jest to, co pani teraz powiedziała, to znaczy, że w ogóle to, czym promieniujemy jakby na zewnątrz, to jak mówimy, jak się prezentujemy, jak się pokazujemy, to po prostu ma wpływ na otoczenie, na społeczeństwo, na naszych najbliższych, ale też na tych wszystkich dalszych, że ta głęboka spójność pomiędzy tym, co jest w naszym sercu, tym, co jest na zewnątrz, że to jest po prostu coś pięknego, wartościowego i że to po prostu działa dobrze, a faktycznie nie należy się przede wszystkim skupiać na tym, co działa źle. Tak, to jest bardzo ważne w ogóle w moralności, żeby nie skupiać się tylko na grzechu, że tutaj grzech, tylko pokazywać wartość, właśnie piękno tego, co dobre, co prawdziwe, co faktycznie działa, co człowieka rozwija. Tutaj mam też taką anegdotę. Kiedyś znajomy opowiadał mi o swojej nauczycielce, która była taką nauczycielką starej daty. Ona była taka bardzo surowa, wymagająca, ale lekcje były bardzo ciekawe, dobrze przygotowane. Ale ubierała się też tak niemodnie, byśmy powiedzieli, bo zawsze nosiła sukienki albo jakieś takie staromodne garsonki. Ale dziewczyny ją uwielbiały. I on się zastanawiał, dlaczego. Skoro ona jest niemodna, nie posługuje się językiem młodzieżowym, tylko mówiła piękną polszczyzną. Była też już kobietą taką starszą, bo pracowała jeszcze tam na emeryturze przez jakiś czas, więc na pewno wiekowo też nie powinna odpowiadać tym młodym dziewczynom, a one ją uwielbiały. I on mnie zapytał, jak myślisz, dlaczego tak jest, bo ja nie mogę dojść do tego. I tak po chwili namysłu stwierdziłam, że po prostu ona była spójna, że ona żyła pewnymi wartościami, które były dla niej ważne i pokazywała je też właśnie na zewnątrz swoim skromnym ubiorem, który był bardzo przewidywalny, bo ona podobno nosiła ciągle te same ubrania albo w takim samym stylu. Nie była ani wyzywająca, ani właśnie żadnych nowości nie wprowadzała krzykliwych. Nie farbowała włosów, miała już właśnie siwiejące włosy, tak? Nie miała makijażu jakiegoś wyzywającego, tylko jakiś taki delikatny.
Więc dla dziewczyn młodych nie powinna być atrakcyjna, a jednak mimo wszystko one do niej lgnęły, miały do niej zaufanie. I myślę, że to jest też taki, niby taka anegdota, ale ona jest dla mnie bardzo taka pouczająca, żeby właśnie pokazywać młodym ludziom taki spójny obraz wartości, którymi żyjemy. Bo młodzi ludzie właśnie są bardzo wyczuleni na taki fałsz i oni nie lubią tego, jeżeli ktoś im mówi coś, a widzą, że ta osoba robi inaczej, tak? I to właśnie klasycy wychowania też o tym mówią, żeby nie poprzestawać tylko na słowach, na pouczeniach, ale też swoim przykładem, swoim życiem. Nawet jeżeli robimy coś jakby w ukryciu i nawet nie wiemy, że ktoś na nas patrzy, żeby to wszystko było takie spójne, autentyczne. I myślę, że to jest bardzo ważne i to też, o czym ksiądz powiedział, ona, myślę, że ta nauczycielka, robiła to przede wszystkim dla siebie. Ubierała się tak dla siebie, bo tak czuła, miała takie przekonania, takimi wartościami żyła. Ona nie dostosowywała się do tych młodych osób i właśnie to jest pociągające, że ktoś tak bardzo dba o siebie, właśnie o swój wygląd, o to jak pokazuje właśnie się innym, o to, że jest osobą sumienną, bo sumiennie przygotowywała tak lekcje, była wymagająca, więc wymagała nie tylko od tych uczniów, ale też od siebie. I to tworzyło taki obraz pożądany właśnie dla tych młodych osób, że one wiedziały, czego się mogą po niej spodziewać. I właśnie to, że tutaj mamy też te grzechy cudze, to jest właśnie też ważne, ale myślę, że przede wszystkim trzeba zacząć od siebie. Dlaczego ja chcę nosić taki, a nie inny strój i jak to na mnie wpływa? Czy to na mnie wpływa pozytywnie, czy negatywnie? Czy ja rzeczywiście dobrze się czuję w spodniach? Pewnie wiele dziewczyn powie, że tak, ja się czuję dobrze w spodniach, jest to dla mnie naturalny ubiór, ale trzeba dać im takie bodźce właśnie do zastanowienia się, tak? Czy rzeczywiście to jest strój, w którym one są rzeczywiście sobą, tak? W 100%. Myślę, że to jest też trochę analogiczne do żywności, które już wcześniej wspomnieliśmy. Mhm. Człowiek faktycznie przyzwyczaić się może do takiego śmieciowego jedzenia i to jedzenie mu smakuje i czuje się z nim dobrze. Natomiast warto tego człowieka zachęcać do tego, żeby jednak zjadł też coś, co faktycznie będzie dla niego dobre i zdrowe, co będzie dla niego rozwijające. W dwóch zdaniach podsumowując naszą rozmowę, warto jest wynosić na piedestał te cechy typowo ojcowskie i typowo macierzyńskie. To jest coś pięknego, coś wspaniałego i to jest dobre dla jednostki i dla społeczeństwa, gdy te cechy, które sprzyjają tym naturalnym funkcjom, są promowane. Nie oznacza to znowu, bo ten zarzut też często się pojawia, że nie chcemy, żeby kobieta była wykształcona i nie chcemy, żeby ona pracowała. Bynajmniej. Przypominam, że również wśród świętych Kościoła katolickiego mamy na przykład świętą Joannę d'Arc, która była wojowniczką, mamy święte królowe. Jak najbardziej to jest możliwe, dobre i pożądane, żeby ludzie zajmowali różne funkcje społeczne, natomiast warto wskazywać na to piękno tych naturalnych, zasadniczych powołań, na to, jak one są piękne, jak one rozwijają człowieka, a jednocześnie jak są dla społeczeństwa korzystne. A więc to, że to chcemy wynieść na piedestał, nie oznacza, że chcemy zabronić czegoś innego. Drugi aksjomat to to, że nasz strój wpływa na nas, że on ma znaczenie, że on z jednej strony jest wyrazem tego, co jest w nas, ale z drugiej strony, że on też oddziałowuje na nas. Właśnie ma znaczenie to, czym my się karmimy, ale właśnie tym też to, czym się otulamy dosłownie, tak? Ten strój, który prowokuje do pewnych zachowań i to są rzeczy, z którymi po prostu warto jest się konfrontować, które warto jest rozważać, tak jak z tym jedzeniem. Człowiek przeżyje jakiś czas na tym śmieciowym jedzeniu, ale właśnie czy społeczeństwo przeżyje na śmieciowym jedzeniu, czy ono z czasem nie zdegraduje się i nie będzie się chyliło ku upadkowi, to jest trochę podobnie. Społeczeństwo, które niszczy swój smak, jeśli chodzi o modę, ono przetrwa jeszcze jakiś czas, ale właśnie już tylko jakiś czas i będzie się powoli degradowało.
Bardzo dziękuję Pani za tą rozmowę i może na zakończenie jeszcze jakieś przemyślenia albo wnioski praktyczne. Chciałabym tylko powiedzieć, że na pewno nie wyczerpaliśmy tematu. On jest bardzo bogaty, też bardzo taki trudny do wyartykułowania, bo jednak tutaj są bardzo różne zarzuty właśnie wobec kogoś, kto promuje noszenie sukienek i spódnic. Ja się z tym na Instagramie bardzo często spotykam, ale myślę, że coś, co powiedział święty Franciszek Salezy, że więcej much przyciągniemy łyżką miodu niż beczką octu. I ja staram się stosować tę zasadę i raczej być bardzo wyrozumiała i otwarta na rozmowę z kimś, nie tylko w kwestii tutaj noszenia sukienek, ale także na inne tematy, które na przykład są kontrowersyjne czy trudne, dotyczące też pracy kobiet, powołania. Też często jestem pytana właśnie o edukację, o modele wychowania, bo to są tematy, które mnie interesują i które też poruszam właśnie w artykułach, które piszę. I zawsze staram się być wyrozumiała, bo każdy ma inne doświadczenia i trzeba tych osób wysłuchać. I raczej jeżeli mamy odmienne zdanie, to nie wchodzić w taką ostrą krytykę, tylko właśnie tym miodem, który mamy dać tej drugiej osobie, ma być nasza wyrozumiałość, nasza empatia. I myślę, że to jest właśnie droga do porozumienia i do tego, żeby te rozmowy takie, żeby te rozmowy przynosiły dobre owoce. I jeszcze tutaj tak myślę, że marzy mi się, żeby ktoś napisał książkę, jakąś apologetykę sukienek, albo może szerzej apologetykę ciała, i żeby były tam rozdziały poświęcone właśnie modzie męskiej i modzie kobiecej, bo tak jak Chesterton pisał te swoje książki, tak jak obrona świata, obrona rozumu, to tutaj obrona właśnie tego ludzkiego ciała, które jest naprawdę bardzo ważne i to, co my pokazujemy światu, jest też ważne. To i to, czym się otaczamy, jest ważne. I tutaj mogę jeszcze tak na zakończenie polecić zainteresowanym trzy książki. Jedna to naszego polskiego Władysława Tatarkiewicza, który jest znany bardziej z takich książek o historii filozofii, ale on też napisał książkę Dzieje sześciu pojęć. Ona jest dosyć gruba i dosyć trudna, ale myślę, że dla osób, które chciałyby ją przestudiować, to jakoś tam znajdą na pewno dużo dla siebie. On tam pisał o właśnie pięknie, o potrzebie piękna, o różnych kategoriach estetycznych i to jest coś, co jest bardzo ważne w naszym życiu, bo piękno jest jednak piękno, dobro, prawda, tak, nie możemy bez tego dobrze żyć, więc polecam tę książkę, a także dwie książki Rogera Scrutona, Piękno i Muzyka jest ważna. I tutaj on co prawda nie pisze o sukienkach, ale pisze o tym, jak ważne jest to, co nam oferuje kultura popularna, zwłaszcza w tej książce Muzyka jest ważna. Ona rzeczywiście, ta książka dotyczy stricte muzyki, ale kiedy zaczęłam ją tak czytać, studiować właściwie, bo ona też jest dosyć trudna, to zadałam sobie sprawę, że to wszystko można przenieść też do właśnie do literatury, do mody i to jest taka książka, która bardzo poszerza horyzonty, więc polecam ją serdecznie. Tak samo ta książka Piękno, o tym, że tak samo jak książka Tatarkiewicza tutaj, o pięknie, które jest bardzo ważne zarówno w tym znaczeniu nadprzyrodzonym, jak i przyrodzonym, że to, co tutaj ziemskie, właśnie te nasze ciała, ten nasz strój, to, co czytamy, to, co widzimy, to, czym się otaczamy, jest ważne i może właśnie nas prowadzić w górę. Może też oczywiście, jeżeli zabraknie tych takich dobrych wzorców, zabraknie tego piękna w naszym życiu, no to możemy się degradować, tak? Więc tutaj myślę, że warto czytać taką literaturę, która będzie pokazywała nam, jak pracować nad tym, żeby nasze życie właśnie było takie piękne i dobre. I tutaj też ta wspomniana wcześniej książka księdza Sztylina, która naprawdę bardzo dużo dobrego, przynajmniej w moim życiu, zrobiła te 10 lat temu, kiedy czytałam i wiem, że jest to też książka, która zrobiła, że tak powiem, właśnie dużo dobrego dla wielu kobiet, które ją czytały, bo jest ona bardzo taka wyważona, spokojna i to jest właśnie też taki miód, który możemy komuś zaoferować, więc właśnie te wszystkie książki polecam, szczególnie właśnie książkę księdza Sztylina, więc myślę, że to takie podsumowanie ode mnie.
Bardzo dziękuję i za całą rozmowę i za to podsumowanie i za polecenie tych książek. To faktycznie jest coś zupełnie nowego na naszym kanale i trochę tak mam wrażenie, że właśnie jest to w odróżnieniu do innych filmów, jest to taki miód, bo na tym kanale faktycznie chyba jest sporo octu, to znaczy jest sporo tej krytyki. Ona czasem jest potrzebna, ale myślę, że ten miód faktycznie ma szansę dobrze zadziałać. Także bardzo dziękuję. To jest moim zdaniem bardzo wartościowa, to są bardzo wartościowe treści. Bardzo jestem szczęśliwy, że mieliśmy okazję tą rozmowę przeprowadzić. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo i z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.